Rozmawiałem po drugim sparingu z drużyną NAW Bachor na Mangan. Trenerze rywal egzotyczny, można powiedzieć, bo mało nam znany. Natomiast no, sparing, myślę, że to, o czym rozmawialiśmy po poprzednim sparingu, gdzie ten wynik to nie było coś, z czego moglibyśmy być zadowoleni. Dzisiaj ta skuteczność była już lepsza i kończymy zwycięstwem. Tak, no, ale przeciwnik też nie był zbyt wymagający pod kątem takiej piłkarskości, natomiast był bardzo taki agresywny, zdeterminowany, także dobry sparing pod tym kątem, bo trzeba było szybko podejmować decyzje, szybko działać i z tego na pewno jesteśmy zadowoleni, że wygraliśmy kilka dobrych akcji, natomiast dużo też mankamentów, ale mieliśmy swoje założenia na ten mecz, trochę inne niż zwykle. Zagrały dwie jedenastki, także myślę, że pożyteczny sparing. Trenerze, zapytam jeszcze o sam obóz, bo półmetek tak naprawdę za nami. Jak trener ocenia tą dotychczasową pracę tutaj wykonaną w Turcji? No bardzo dobrze, bo mamy bardzo dobre warunki. Nie przeszkadza nam pogoda, mimo tego, że ona jest różna. No to tak jak widzimy dzisiaj, warunki do gry też były może nie idealne, ale biorąc pod uwagę zmienność pogody, dobre i na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Dziękuję, trenerze. Dzięki.